Pragnę poinformować Wysoki Sejm, że wczoraj w Warszawie, a także w Gdańsku, Szczecinie, Elblągu, Toruniu, Lublinie, Krakowie i Gliwicach doszło do poważnych incydentów ulicznych. W kilku innych miastach miały miejsce ekscesy o mniejszej skali lub też bez powodzenia próbowano je zorganizować. Incydenty przebiegały pod hasłami wrogości do władz socjalistycznego państwa. Uczestniczyło w nich od kilkuset do kilku tysięcy osób. W zdecydowanej większości byli to ludzie młodzi, zwłaszcza uczniowie szkół średnich oraz studenci. Manifestacjom towarzyszyło w szeregu przypadków palenie samochodów, demolowanie i grabież sklepów, wybijanie szyb, były próby podpalania obiektów użyteczności publicznej, atakowano interweniujących funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Do najpoważniejszych incydentów doszło w Warszawie. Przez kilka godzin siły porządkowe rozpraszały agresywne grupy demonstrantów. Spokój w stolicy został przywrócony w późnych godzinach wieczornych. Dziś jeszcze w Szczecinie doszło do ponownych zajść. Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż nielegalne demonstracje miały miejsce także 1 maja. Inspiratorom nie udało